wspaniałemu reżyserowi, panu Stanisławowi Jędrycy. Szanowni opocznianie, my tu z panem Andrzejem, będący już w starszym wieku, pamiętamy tych, którzy tu z Opoczna wyszli, a można powiedzieć w świecie zrobili karierę. Do takich między innymi należy znany państwu może z tych filmów takich dla młodzieży i dzieci Stanisław Jędryka, który jakąś skromną część swojego życia związał z Opocznem. Pan Andrzej, nasz redaktor telewizyjny, słynny jest z tego, że dokumentuje takie właśnie wydarzenia, których my, opocznianie, nie znamy, a warto przybliżyć. No na przykład chociażby weźmy sobie film o Orkiestrze Miejskiej, prawda, o naszych braciach zakonnych, czyli o Żydach, które też zrealizował, a mieszkali oni, no wiadomo, przed wojną w naszym Opocznie. I mam takie pytanie dla pana, panie Andrzeju. No, czemuż akurat zainteresował się pan Stanisławem Jędryką? No tak jak wszyscy chyba oglądający filmy w dzieciństwie, Podróż za jeden uśmiech, Tolka Banana i inne. Pamiętałem o Stanisławie Jędryce, ja się dowiedziałem, że ma swoje związki z Opocznem, tak pomyślałem, że dobrze by było to zrobić. Pana Stanisława poznałem we Wszystkich Świętych, dzięki panu zresztą i związkom rodzinnym, we Wszystkich Świętych 2013 roku. I zaskoczyłem pana Stanisława od razu tym, że chciałbym zrobić z nim film. No, dla niego było to z początku dziwne, zawodowiec z amatorem. 2 godziny wystarczyło, żebym go przekonał. No i pierwsze zdjęcia, które w tym filmie są, to są z cmentarza, z tego samego dnia. Pan Stanisław te zdjęcia musiał obejrzeć, ocenić. Doszedł do wniosku, że możemy spróbować. Obiecał, że przyjedzie zaraz. Nie udało się całą zimę. Choroba, no ma już swój wiek, to wyjazdy na festiwale, ale pamiętał o tym, dzwonił i to chyba marzec był następnego roku, przyjechał do Opoczna w niedzielę w deszczu, przy dużym wietrze, nagraliśmy resztę materiału i jego opowieści w domu. No praca nad tym filmem cały czas była też oceniana przez pana Stanisława. Musiałem mu dosyłać materiały, oglądał swoje wskazówki, rady. Czyli ten mariaż zawodowca z amatorem wyszedł filmowi na dobre. Myślę, że tak, to już ocenią widzowie, ale dla mnie spotkanie ze Stanisławem Jędryką, jego zgoda na to, żeby zrobić film, to jest jakaś no, swoista nobilitacja. Jakby nie było, nie jestem może w tym momencie skromny, zresztą nigdy takim nie byłem przesadnie, ale naprawdę dla mnie to jest nobilitacja. No jako artysta to nie powinien być pan skromny. Ale wybrał pan tylko fragment z tego jego życia i dlaczego ten? No bo w opowiadaniach, w wywiadach, które zaczęły się ostatnio znowu ukazywać prasowych, jest dużo o jego związkach z piłką nożną, z dzieciństwem w Sosnowcu, z karierą filmową. A ten wątek, który najbardziej mnie poruszył, to te dwie jego matki, a szczególnie matka ta opoczyńska. Nie mówię od razu dokładnie o co chodzi, widzowie sami zobaczą. No i ta matka, ta prawdziwa matka biologiczna, która spoczywa tu właśnie na cmentarzu w Opocznie i jego z tym związane właśnie kontakty z Opocznem, z matką. Dziękujemy, proszę państwa, zatem zobaczmy, bo zaczynamy ten właśnie pokaz od nagrody, jaką Jędryka dostał, najwyższą zresztą, jaką dają artystom, a później zobaczymy pierwszą część filmu zrealizowanego przez pana Andrzeja Paradowskiego, naszego redakcyjnego kolegę. Zapraszamy. Pana Paradowski, dla mnie cenna, obok 2 nagród jeszcze innych. Przy czym one nie są takimi typowymi nagrodami. Na festiwalu filmów fabularnych w Gdyni był też taki przegląd moich filmów dla młodych widzów. I w pewnym momencie, odbierając autograf, taki może 13-latek, powiedział: czy mogę panu uścisnąć dłoń? Oczywiście może być lepsza nagroda, albo ta, że często słyszę, że ludzie w różnym wieku, z różnych pokoleń wychowali się na moich filmach.
Ja może nie miałem wtedy takiego zamiaru, żeby ich wychowywać, ale cieszę się, że słyszę te słowa, bo miło mi jest, że wyrośli na przyzwoitych, uczciwych, dobrych ludzi. Dziękuję wszystkim. Ja w imieniu ministra, jeśli pan pozwoli, proszę przyjąć to najwyższe odznaczenie resortowe i szczere gratulacje. Bardzo jestem dumny, że mogę to ja zrobić. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Gratuluję i legitymacja uprawniająca do tego. Jeszcze dziękuję bardzo. Dobrego, brawa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Co roku eksperymentuję, no i niestety nie udaje mi się dorównać temu, co Staszek kiedyś jadał, jak moja mama żyła. Nie wiem, co ona dodawała, jakieś może zakręcia, jakieś czary. Nie wiem, czy mi się tym razem uda. No to wstawiam. Przez 59 lat co roku przyjeżdżam tu do Opocza na grób mojej mamy. I te coroczne spotkanie z mamą dla mnie jest jakimś wielkim przeżyciem, a poza tym jakąś potrzebą wewnętrzną i takim usprawiedliwieniem siebie, że w tym krótkim życiu mamy nie dość jej ofiarowałem serca, czułości. Uciekła, źle postąpiła. Słyszałem rozmowy w kuchni, bardzo źle to przyjmowano. Uznano, że to jest jakaś zdrada, że to jest jakaś ucieczka od, nie wiem, odpowiedzialności, że to jest jakieś okrutne, żeby matka opuszczała swoje dziecko, swojego syna. Jestem synem dwóch matek, za to ani jednego ojca. Moja mama, Helena, wtedy dla mnie Helka, pracowała w sklepie u moich rodziców, którzy mnie wychowywali. W przeddzień wybuchu wojny w 1939 roku po prostu którejś nocy uciekła z tego sklepu i żeby być w porządku, to jeszcze zostawiła klucze w dosyć niecodzienny sposób, bo wybiła szybę w nocy w naszym mieszkaniu i przez tą szybę zostawiła klucze od sklepu. Po latach dowiedziałem się, że to jest moja mama i zacząłem już myśleć tak jak o mamie. Moje dzieciństwo nie różniło się niczym specjalnym od dzieciństwa chłopców w tym wieku. Szkoła, kopanie szmacianki, piłki i różne jakieś takie zabawy podwórkowe. Czułem się dobrze w tym domu u Karoliny. Często wyjeżdżałem na wakacje na wieś, gdzieś tam w pobliżu Sosnowca. Byłem hołubiony przez mamę Karolinę, no i Helena. Jak ci rodzice Karolina i Józef otworzyli sklep taki kolonialny, to po prostu potrzebowali kogoś do w charakterze ekspedientki. Józef pochodził z Żarnowa i sprowadzili z tej wsi moją mamę. I stąd się znalazła po prostu w Sosnowcu. I w tym Sosnowcu, nie wiem, po roku czy dwóch latach ja się urodziłem. Mama pojawiła się tuż po wojnie. W
wjechała z Sosnowca, tuż przed wojną. Pojechała do Częstochowy i tam podjęła pracę u właścicieli kina. Już w czasie wojny, okupacji, wyjechała do Warszawy. Tam miała jakąś rodzinę, w Warszawie też pracowała i w Warszawie przeżyła powstanie. Przez cały czas wojny nie miałem żadnego z nią kontaktu. Po powstaniu z kolei wyjechała do Płońska, do tam ludzi, no, którzy ją angażowali jako sprzątaczkę, po prostu była u nich. I ci ludzie, którzy byli bezdzietni, chętnie zaproponowali jej, a właściwie zgodzili się, jak ona im powiedziała, że chce po prostu ściągnąć do siebie mnie. Mama Karolina nie zrobiła nic, żeby mnie zniechęcić do mamy Heleny, chociaż miała sporo argumentów, no ten najważniejszy, że ona mnie porzuciła. Może też miała jakieś poczucie winy, że sobie zawłaszczyła to prawo do mnie, prawo do mojej miłości. Mama Helena mogła próbować dojść po prostu według nawet prawa, bo przecież ona była prawnie nie tylko moją mamą, właśnie tą, która mnie urodziła, ale prawnie była moją mamą. Każda z nich przeżywała dramat, nie wiem czyj większy. Było postanowione, że będę w Płońsku z nią, jednak po paru dniach, mimo serdeczności tych gospodarzy, u których ona pracowała, bardzo, bardzo takich czułych, to ja powiedziałem w pewnym momencie nie, w ostatniej chwili, nie zostaję, wracam do Sosnowca. I ona wtedy nie rozdzierała szat, nie mówiła, ale zostań, musisz to, tam. Chcesz wrócić do Sosnowca? Wracam. Pustka, przejmująca cisza, głęboka martwota. Tutaj kiedyś kupowały się bilety i... Wszystko to jest jakieś martwe, pełne jednak wspomnień. Kiedy wysiadając z pociągu widziałem czekającą na mnie mamę. Do Opoczna przyjechałem chyba w 1947 roku, bo wtedy mama z Płońska przeniosła się do Opoczna. Nagle poczuła potrzebę w tym osamotnieniu być z kimś bliskim. I tu była siostra, wobec tego przyjechała tu do Opoczna do siostry. Zamieszkali w małym, nie wiem, 20-metrowym pokoiku we dwójkę, a jak ja przyjeżdżałem, pierwszy raz przyjechałem, to tam jeszcze też mieszkałem. Tych pobytów wtedy nie było może za dużo, ale nie, ja je odbywałem jeszcze wtedy, kiedy nie studiowałem w Łodzi. Mama jedząc, kiedy przyjadę, wychodziła nieraz na dworze z Jankiem, synem siostry mojej mamy. Przychodzili na dworzec, jak ja miałem przyjechać, a już zawsze mnie odprowadzali na ten dworzec. Te pożegnania, ten oddalający się pociąg, do którego siadłem, od tej małej, drobnej sylwetki mojej mamy stojącej na peronie i machującej dłonią. Był taki moment, w którym już tak źle się czuła, że ja sam odradzałem jej wyjście na ten dworzec. A był też taki dzień, kiedy już mnie żegnała i wtedy nie wiedziałem, że to jest ostatni raz. Ta stacja ma jakąś taką magiczną atmosferę, dlatego że to były te chwile, w których czuło się najbliższą jakąś więź między mamą a mną. Było takie wzniesienie w pobliżu dworca i gdzieś w dole szły szyny kolejowe. I tam się wchodziło na tą górkę i świat cały, a głównie pola rozległe, gdzieś tam leżał u stóp tej górki. I to czuło się, że to jest takie miejsce do jakichś rozważań o życiu, do wspomnień. I taki klimat takich
takich randek, że tak powiem, randek ze swoją mamą. Tutaj na to wzniesienie przychodziliśmy pod wieczór, kiedy już słońce zachodziło i jakaś powstawała taka atmosfera naszej bliskości. Miałem i okazję przytulić się do mamy i mama też korzystała chętnie z tego, żeby przytulić się do mnie, żeby pogłaskać mnie po głowie, nawet jak już byłem takim przecież dojrzałym człowiekiem. Wtedy to było to wzniesienie, które wydawało się szalenie wysokie, a wokół pustka, żadnego domu, jakieś rozległe pola, na samym horyzoncie gdzieś tam las. To była taka oaza, gdzie moglibyśmy być szczęśliwi we dwójkę. Że mama była bardzo szczęśliwa i często się uśmiechała, a mnie po prostu było dobrze z jej bliskością. Dzisiaj nie ma nic z tego świata takiego wyizolowanego, osamotnionego, pięknego, pozwalającego spojrzeć jakoś z góry z jakimś takim uduchowieniem. Bo samo zniesienie wspaniałe przez jeszcze te wspomnienia, ale to wokół jest coś tam strasznego i makabrycznego. Tutaj kiedyś był sklep, w którym pracowała moja mama. Spożywczo-warzywniczy. Tutaj w Oboczny najpierw była sprzedawczynią, potem nawet została jak gdyby kierowniczką. Podejrzewam, że tutaj też się pojawiła pojawił się jej reumatyzm. Do tego stopnia, że gdzieś tam krzywiał ręce, dłonie, no bardzo to wszystko ją bolało. Prowadzenie tego sklepu było ponad jej wysiłek, ponad jej zdrowie, ale no czyniła to troszkę nawet z jakiejś potrzeby wsparcia mnie w czasach tych moich studiów. I tu naglądałem do niej, jak przyjeżdżałem jakieś dni niekoniecznie weekendowe. I wtedy już pozwoliła sobie na to, żeby mieć swój jakiś kącik. Zamieszkała na poddaszu, no ale mieszkała w nim już sama. Trochę więcej było przestrzeni. I bardzo często obiecywałem właśnie przyjechanie na wakacje dłuższe. Nie zawsze to zrealizowałem, bo coś tam wypadło. W domku, w którym mama mieszkała w tym pokoiku, to właścicielka tego domu miała córkę. Ona była może trochę młodsza, bardzo piękna, bardzo ładna dziewczyna o takich talentach plastycznych. No, oczywiście mi się bardzo spodobała i nawiązała się jaka nic sympatii, nawet może coś więcej. Czułem się, że już rodzi się jakieś uczucie. Byłem nawet szczęśliwy i jeszcze chętniej do tego Opoczna przyjeżdżałem. W pewnym momencie, kiedy rozstawaliśmy się i ja wchodziłem na to pięterko do mieszkania mamy, to usłyszałem za drzwi na parterze głos tej właścicielki, matki tej dziewczyny, która robiła jej awanturę i jakieś wyrzuty, że nie powinna się zadawać z bękartem. Wtedy to było bardzo bolesne i to tak mnie uderzyło, tak mocno, bo z kolei sobie pomyślałem, że często, nie wiem, dzieci się wracają swoim wrażliwością, myśleniem w rodziców, tak to bywa. I że może kiedyś też od tej dziewczyny, na razie jest cudownie i wspaniale, może usłyszałbym słowo bękart. I żeśmy się już potem nie spotykali, że i unikałem, bo bardzo bolało to słowo. Nie ona powiedziała bękart, matka, ale bałem się, że ona może kiedyś też to powiedzieć. I to piękne uczucie, które się gdzieś rodziło, jakoś przygasło. Ten ból wynikający z tego bękarta był większy
niż jakaś radość i przyjemność z rodzącego się uczucia.